Polityki Społecznej o 17 godzinie, a edukacji o 18. Dziękuję. Proszę, proszę krótko zasugerować odnośnie Komisji Bezpieczeństwa 16 o godzinie 17, poprzedzające spotkanie ze strażnikiem o 16. 16. 16. Środa. O 17 komisja, o 16 spotkanie. Proszę Państwa, wobec Ja 11, to już podałem poprzednio. To jest komunikat? To znaczy się, to jest pismo do Zarządu Rady Dzielnicy i dotyczy udziału radnych w odbiorach. Proszę o rozliczenie wyjść radnych na odbiory w roku 2012. Żeby była jasna czytelna sprawa dla wszystkich radnych. Nie było, nie ma, ja nie widziałem. No właśnie dlatego chcę, żeby była zbiorcza, czarno na białym, każdy radny, żeby zobaczył. Jak sobie Państwo rozwisi, to sobie nadmicie. Znaczy weźmiemy, będzie sprawozdanie. Powiesimy jeszcze raz. Większymi literkami. Przepraszam bardzo. Po co takie dyskusje? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale nie wisiało, nie było wziączego. Zostało zdjęte. No to niedobrze, no to niedobrze. Wczoraj, żeby można było podsumować. No właśnie, akurat nie jest sesja, właśnie to powinno być sesja. I drugą sprawę też wnoszę na Radę, ponieważ nie ma komisji informacyjnej, gdzie mi to, że tak powiem, zgłosić. Nasze tablice na Borku Napętli są zalepione jakimiś ulotkami przeróżnymi. Nikt się tym nie zajmuje. Jest podobna osoba, która się zajmuje. Dziękuję Panie Radny. W trybie zwykłym, niekoniecznie na sesji, może Pan to złożyć. Dziękuję bardzo. Składam ze zdjęciami. Wobec wyczerpania porządku obrad. Proszę składać. Co? Komisja rewizyjna? Nie, jeszcze. No właśnie na razie? O, poczekaj. Koniec. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję nadzwyczajną.